biochemia jest to nauka molekularna, to znaczy nauka, która z jednej strony pozwala na tworzenie nowych molekuł, a jednocześnie zaprojektowanie tych molekuł, które będą miały specjalne własności. Ja jestem specjalistą, jeśli można tak powiedzieć, od chemii polimerów, czyli od makrocząsteczek. Cząsteczki właściwie skrojone na miarę. Takie, które będą miały kontrolowany kształt, na przykład mogą to być gwiazdy, mogą to być grzebienie, mogą to być sieci precyzyjnie skontrolowane, a jednocześnie wszystkie w zasadzie są dokładnie takie same. I w związku z tym mogą się czasami samoorganizować różnego rodzaju nanostrukturalne materiały. I to jest właściwie przyszłość chemii, można powiedzieć.